Witajcie, nazywają mnie Samotny Wędrowcą, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Harry Potter i... Książę Półkrwi. Uwolnić biblioteki. Pracuj, a nagroda cię nie minie. Cześć, Nick. Zmierzamy do wielkiej sali. Doskonale. Jeśli szukacie szybszej drogi, przejście skrótem pod portretem Basila Fronsaka. No okej. No, on będzie tutaj taką mapą kunstfotów z Zakonu Feniksa, tylko że on będzie dokładnie nas zaprowadzi, a nie tylko jakimiś stópkami po ziemi, więc jest to o wiele lepsze. O, no tak. Drzwi są zamknięte. Chwileczkę. Mogliśmy po prostu zapukać. Ty możesz z łaski swojej otworzyć drzwi? O, dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. Dzięki, Nick. Nie ma za co. Zawsze do usług, zawsze. Daj tylko znać. No okej, kiedy będę potrzebował pomocy, czyli się zgubię, mogę zawołać Nika. Czy to tutaj? Tak, to tutaj. Będzie pojedynek. Urządzi, zapytajmy go, co mamy zrobić. Okej, czyli będziemy walczyć, czyli nauczymy się drętwoty i innych tego typu zaklęć. Pogadajmy z nim. Dostaliśmy wiadomość z pytaniem, czy chcemy przystąpić do klubu pojedynków. O tak, potrzebujemy cię, Harry. Dumbledore wznowił działalność klubu pojedynków, a przecież nie chcemy, żeby pokonali nas ślizgoni. Co mam robić? Możesz odbyć dla nas pokazowy pojedynek, żeby pomóc w nauce innym? Dla ciebie będzie to łatwe, nie będziesz walczyć z sam wiesz kim, tylko z kolegą z Gryffindoru. Dobrze. Możemy zacząć od podstaw? Rzuć drętwotę na Rona. Gotowi? Na trzy zademonstruj zaklęcie drętwota. Raz, dwa, trzy, start! No okej. Drętwota! Świetnie! Kurczę, to niesamowite móc na ciebie patrzeć, Harry. Niesamowity jesteś. Dobrze, teraz niech patrzą pierwszoroczniaki. Harry pokaże nam podstawowy element obrony. Uniki. Ron, ty rzucasz? Ty, Harry, unikasz jego zaklęć. Okej. Okay. Aha, takim sposobem. Lewym i prawym spustem. Fajnie. Uników trzeba jeszcze... Ej, ty, uważaj i słuchaj. Teraz przejdźmy do zaklęcia Expelliarmus. Jest naprawdę użyteczne, gdy chodzi o szybkie zakończenie pojedynku. Harry, możesz nam je zademonstrować? Okej. Okay. What? Expelliarmus! Expelliarmus to wszystko, żeby nie dać przeciwnikowi czasu na ochłonięcie. Doskonale, Harry. Gotów do właściwego pojedynku? Dobra, Ron, teraz możesz już mu oddać. No, Harry, pokaż jak się walczy w pojedynku. Panie i panowie Gryfoni, dzisiaj do pojedynku stają, walcząc o szansę przystąpienia do klubu pojedynków Gryffindoru. Z lewej, Ronald Weasley! Wygraj, Ron! Z prawej, chłopiec, który przeżył i walczył z tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Czy naprawdę jest wybrańcem? Chłopiec legenda Harry Potter! No okej, okay, powalczmy zatem. Okej, okay, to już zakończmy to. Okej, okay, to było proste.
Aha, jeszcze druga runda, no proszę. Oh yeah. Pięć gwiazdek, świetnie. Zwycięzca! Harry Potter! Świetnie, Harry! Z dumą witam cię w klubie pojedynków Gryffindoru. Wróć poćwiczyć z nami, kiedy tylko zechcesz. Możesz zapisać się na pojedynki na tablicy ogłoszeń. Oczywiście, że zapiszemy się. Ale ja chcę jeszcze tutaj powalczyć. Tutaj chyba ten odcinek by było fajnie powalczyć troszeczkę, nie? Harry Potter zmierzy się z mistrzem juniorów Gryffindoru. Okej, druga runda. To będzie łatwe. To dopiero junior, nie? Gryfoni, przed wami Harry Potter! Okej. Okej, dwie gwiazdki. No i dobra, to mnie tam ręki go jakiegoś nie chcę pobijać, tylko ja... Harry Potter zmierzy się z mistrzem seniorów Gryffindoru. Tylko sobie powalczyć po prostu. Wręcz
trochę taki oszust. Ale to nic. Ona wpadła. Spadła tam... Nie? Padła, ja jeszcze dobijam, kurczę. Oż ty! Kurde, idziemy łeb w łeb, patrzcie, nie? Okej, udało się. Ale widzicie, jak sami, że ciężko nie było łatwo, nie? No kurczę, tutaj nie ma w ogóle żadnego, że dźwiękiem tutaj się pobawić. No, to jest straszne troszeczkę. Boli mnie to strasznie, że nie możemy tutaj się dźwiękiem pobawić. Bo mi się wydaje, że jest za głośno. Jesteś gotów zmierzyć się z mistrzem domu? I zostać nowym mistrzem? Możemy w takim razie zaczynać. No moi drodzy, walka z mistrzem tutaj się kłania. O, patrzcie, to już jest mistrzostwo świata, nie? Patrzcie, no, tutaj czarami napieprzamy. Kurczę, ja już przegrywam. Chyba tego nie wygram. Okej, wygrałem. Jej. Okej, runda druga. O, fuck! Dobra, dogrywka w takim razie. Kurczę, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Bynajmniej nie jest łatwo. No, najlepsza taktyka. Bicie leżącego. O, mistrza klubu pojedynków. No i teraz moje zakręcie są silniejsze. Okej, już wszystkich pokonaliśmy. Możemy wracać do fabuły, moi drodzy. Dzień dobry, Harry. Dumbledore kazał mi dać ci to. Czemu tak marnie wyglądacie? Pojedynkowaliśmy się. I co, nie mogliście poświęcić tych 2 sekund na doprowadzenie się do ładu? Dumbledore mówi, że lubi kwachy. Że co? To hasło. Dumbledore będzie mi dawać w tym roku prywatne lekcje. Prawdopodobnie chcecie nauczyć jakiejś naprawdę zaawansowanej magii obronnej ze względu na... przepowiednie. Chodź, Ron, pomogę ci z pracą domową na obronę przed czarną magią. A, no tak, słusznie. Okej, idziemy do gabinetu Dumbledora. Ja pamiętam, że on tutaj gdzieś tutaj był. Lewej, gdzieś tutaj w lewej albo w prawej stronie. O, to tędy nie dojdziemy tam. Tutaj było takie tajne przejście. Tam mówiliśmy te hasło lubi kwachy i mogliśmy wejść. Czy to tutaj było? Chyba nie, chyba z drugiej strony, wiecie. Czy z tej nie? To było z drugiej strony. O właśnie, tu jest orzełek, tu jest gabinet Dumbledora. Kwachy.
Dobry wieczór, Harry. Widzę, że dostałeś moją wiadomość. To, co tu widzisz, to wspomnienia. W tym przypadku należące do jednej osoby. Voldemorta. To jest wspomnienie z dnia, gdy go po raz pierwszy spotkałem. Jak sądzę, znasz już moją myśl odsiewnie. Tym razem wejdziesz tam ze mną, a co ważniejsze, za moim pozwoleniem. Ujrzymy Toma Riddla, jakim był, nim stał się Lordem Voldemortem. Poszedłem zaoferować mu miejsce w Hogwarcie. Dzień dobry, Tom. Możesz robić różne rzeczy, Tom? Takie, których inne dzieci nie potrafią. To, co umiesz, to magia. Czy w tym pudełku jest coś, czego nie powinieneś mieć? Okradał inne dzieci? Nawet gorzej. Możemy wiele dowiedzieć się o Lordzie Voldemorcie z jego przeszłości. Z przeszłości, która sprowadziła go do Hogwartu oraz od nauczyciela, który był blisko niego, gdy dorastał. Slughorna? Tak, Harry. Profesor Slughorn lubi towarzystwo ludzi sławnych, odnoszących sukcesy i mających władzę. Kolekcjonuje ich. A pan chce, żeby dołączył mnie do swojej kolekcji? Tak, Harry. Nawiązanie bliższych kontaktów z profesorem Slughornem będzie przydatne. To już wszystko na dzisiaj. Wkrótce powiem ci więcej. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Koniec, psot. Hej, wy o fermy z Gryffindoru. Drużyna lamusów z lamusa. Jakież to wyrafinowane. Ty to wymyśliłeś, czy Malfoy? Zobaczymy, czy ci będzie do śmiechu po sprawdzianach do tej twojej drużyny lamusów. Słyszałam, że ślizgoni chcą nam przeszkodzić w wybieraniu drużyny. Lepiej idźmy na boisko, zanim coś wywiną. Aurorzy otworzyli wszystkie obszary. Idźmy przez wieżę z zegarem, tak będzie najszybciej. No to chodźmy. Ale to już w kolejnym odcinku, myślę, nie? Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pizza.